sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania. Zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat. Uczymy się, ale stopniowo. Zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Trochę. Zaczekaj na widok, Laro. Złap moją rękę. Dzięki. Spójrz na to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. Szlak prowadzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra, możemy trochę zwolnić? No to zaczynamy grać w Tomb Raider. Ten wiatr jest obłędny. Nie możemy się zatrzymywać. Przypominam, ustawienia są na maksa. Hej, nawet jeśli nic tam nie znajdziemy, pamiętaj, że twój tata był już ci widok. Wiem, mam jednak co do tego dobre przeczucie. Wszystko w porządku? Straciłam równowagę. Nic mi nie jest. No to pocisłem. Zejdę tam po ciebie! Nie! To zbyt niebezpieczne! Dam radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Zostań tam! Przeskoczyć! Tak, w porządku. Chwyć mnie za rękę. Mam cię. Niech cię, Lara. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. A
Dawaj, ruszaj się, stary cielu. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zaszyć się w tej jaskini. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi. Ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. Gdybym miał do ukrycia zaginione miasto, pewnie zrobiłbym to na takim właśnie zapomnianym pustkowym. Mam nadzieję, że ludzie z Trójcy nas nie ubiegli. Burza jest coraz bliżej. Mamy nie więcej niż 2 godziny. To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko, Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra. Jesteś gotowy? Do dzieła. Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. Uważaj! O, niech to! O mały włos! O małego dżindla! Przygnę mocniej do ściany. Dasz radę przeskoczyć? Dam radę! Cholera! Chyba nie dam rady przeskoczyć! Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę. Udało się! Widzę ruiny! O Boże! Lara! Macie! Mam! Lara! Słyszysz mnie? Tak! Podciągnę cię! Słyszę cię, łaźnia! Ropy na choju gryby! O tam! Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę! Grubat, przerzucaj, kurwa! A tylko pączki wpierdalasz, czulu jeden ty! Dawaj! O, no takie żarty tutaj! Grubat, bujaj mną!
Dobra, nie panikuj. No, widzisz, gruby, sam dałem radę. Gruba z pączki spierdziela i dawaj. No, lawinka jak cholera. Ja wdolam. Się toczy! No i chuj, ciemno! Boki strzelić tam nie będzie, bo byś tak skwitować. Na tygodnie wcześniej, zobaczymy co ty kombinowała. Ja was tu przeprowadzę. Przeprowadzę was przez całą grę. Gruby, nie gadaj, bo teraz ja gadam. Szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Ten to musiał zioła spalić, nie? Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to... Trójca. Pradawna, bezwzględna sekta, chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. Co tak patrzysz przez to okno, kobieto? Najnowszy iPhone. Kto mnie tam dopakowuje się do tych drzwi? Dawaj kurwa, zajebiemy go! Boże, przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają. Więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi?
Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był... chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Anu, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Nie wracaj! Widziałam coś. Coś, czego... Nie nago? O, świnio! Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka, Anu. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Wiedź mnie, chłopak! Na akcję znicz! O, heli! Coś tu nie gra. To... tylko... No, też coś nie pasuje. Mało piwa mam. Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skurwy... Ja to kolczę. Ty skurwy synu. Ty łysy skurwy synu. Zabierz nas stąd! Cholera! Cholera! Nie, nie, nie! O, tak, tak, tak. I się rozdupciły? Wstawaj, kobieto, wstajesz! Co tu dla ciebie? Ale szuka placz, co się stanęło tutaj? O matko bożko, ogień, tylko masz pierdalej, bo spłoniesz! Spierdalej! O, szuka placz, kurwa! Muszę coś dusić! Powiń! Nie powiń! Tak powinnałem, że aż upadła na łeb. Ale miasto, szuka blać, trzeba to rozpierdolić. Nie ma odwrotu, to musi tu być. Ty, to Syria, islamiści. Zobaczek na wieczę słońca. Ej, kurwa, zapierdolić islamiści, kurwa, skuj, jelo, jelo, kurwa, ale chyba na wam, kurwa, dam. Gdzie ja mam kurde iść? Dobra. No ten, a się nie upiła rajtryt, tu krew nie zostawię, tu ślady będą. Tu normalnie kurwa kobieta jedziesz, to... Kręci się, zakręci, no to co? O! Tato wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Ja wiem, patrz. Ja tu jestem stary gracz. Tu, tu. Tu, tu, tu. Oj, oj, ty, ty! Dasz radę. I co teraz? Pięknie, ale ty pięknie wchodzisz, no. I co? I zastygłaś? Ty. No skakuj mnie tam! A ty jesteś niezdecydowana kobieto, nie? No! A ty masz silne dłonie! Chyba większego bitka ma ode mnie. Dobra, albo ci pomogę, bo ci kopnę w dupę, szybciej. Coś tu jest.
Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? Tak. O, co się tutaj stanęło? Tyle wody tutaj koło, czy szambo gdzieś by było? Hydraulika trzeba wezwać. Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. No te fałynu to trzeba dać. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć. Ja ci przeczytam. Ale to słowo. Prorok. Tak. Widzisz? To tutaj. No, dobrze trafili. Tata miał rację. Widzisz, ojciec zawsze ma rację. Ciśniku. Aha. Dobra, bez podpowiedzi. Dobra, ja tutaj... W porządku. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym wzmianka. Tajemnicze freski. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. Skąd ty tyle kurwa wiesz, kobieto? Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Grecki zdążył już wprawdzie trochę zardzewieć, jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. Zaznaczę te miejsca. Przeprowadził swój lud przez pustynię, do oazy. No, to kamień spadł. Coś tam ukryte wejście. Tak, zgadza się. A, tu trzeba było siedzieć, tu nie tak. Dawaj, dawaj. Niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi. No powiem, kurde, graficznie to jest baja. Umrzemy, że spadłem. Dobra, na tym odcineczku zakończymy i za chwilę będziemy prowadzić dalszy ciąg.